Cześć, witajcie z tej strony Gaźmi, witajcie w kolejnym odcinku ze sprawdzania polskich map do gry Farming Simulator i dzisiaj mapa z ModHuba, kolejna zresztą, to już można się o tym przekonać. Dzisiaj mapa, która nie wiem jakim cudem znalazła się na ModHubie, ale no testy przeszła, w ogóle zdjęcia jej to były takie, że jacie panie. No ale dostała się na ModHuba, no i dobra. Dzisiaj przedstawiam wam mapę Stare Guty, zacznijmy sobie od PDA. Jest na mapie 7 pól, 10 pól wielkich pól, czyli taki PGR na gutach. Także no, 10 pól ktoś zrobił, jest PDA jakieś, jest, skupy są. Dobra, przejdziemy się najpierw tutaj, bo tutaj mamy tak, mamy jakieś gospę. Mamy gospę, mamy budynki statyczne, statyczną gospodarkę. No i mamy maszyny na start, mamy domek, trochę garaż się wbił w ziemi. Tu mamy obiekty, czyli garaż z silosem, już widzę. Tutaj fajny przejazd, hala, wysyp z tego silosu, tutaj też wiata, tutaj też wiata. No taka prościzna widzę zrobiona. No ale na ModHubie przeszło to. Tu też garaż. Tutaj mamy silos. Silos na kifonkę, oryginalną oborę. No, można ją zmienić oczywiście. Nie wiem jakim cudem to się znalazło na ModHubie, ale tak to giancy testują. Bo podobno ta mapa ludziom w ogóle uwagi nie przykuła. Ma w ogóle 3, 2,5 gwiazdki chyba opinii na ModHubie. Tu mamy mleczarnię. Tutaj mamy OSP, które pewnie nie działa. Hydrant. No pewnie nie działa. Tu mamy skup i stację wapna. Mamy sklep, zobaczymy czy sklep działa. No czy no jak jest na ModHubie to działa, także no. Jeżeli jest mapa na ModHubie to sklep też działa. Kupimy sobie Mohindrę. O, działa, działa. Pola są wielkie, olbrzymie wręcz. Czyli to już taką 60 sobie nie porobicie. Czyli mapa typowo na wielkie maszyny. No ale to jest taka mapa, no kurde, no. Robiona moim zdaniem w 3 dni. Znaczy no w tydzień mowy, no bo teren. No ale no ktoś zrobił, wysłał nam ModHuba, udało mu się, no i dobra, niech się cieszy. Ja to tylko sprawdzam i oceniam. Tu mamy też wielkie pola po 35 hektarów, ja pierdzielę. Tu mamy biogazownię, standardową, taką małą. Kolejną stację wapna. Tu mamy skup słomy i skup zboża kolejny. Mamy CPN, tartak. Tak przy drodze wszystko standardowo zrobione. Na końcu mapy mamy kolejny skup i chyba przędzalnie również. No i pola są wielkie, jak widzicie, wejdźmy sobie w jakąś drogę. Wiatraki na polu są. Ważne, że w ogóle komuś się udało tą mapę wysłać i że się dostało nam od ModHuba, także no plusik za to na pewno jest. No i dobra, tutaj mamy zakończenie, tutaj mamy też wiatrak, nie widzę nigdzie lasu, no nie. Nawet tutaj te drzewa mamy wycinać jako pod las brać. O, tu jest jakiś las. Tu jest jakiś las, tylko że nie, no taki standardowy. No także tak mapa cała się prezentuje, dzisiaj szybki odcinek do sprawdzania, tu mamy jakiś stary młyn. No mapa taka prosta, no nie, jak w ogóle się wczytywała, miała równe erory, nie erory, jakiś tam od tekstur, nie od tekstur, od modeli i od tego. Nie wiem, może to tylko u mnie z jakimiś innymi modami koliduje, ale coś tam miało jakieś małe erory, nie wiem więc z czego to na ModHubie się znalazło, ale no ważne mówię, że komuś się udało. Także tak, ja mapkę oceniam tak, no 6 na 10. Bo fajny teren jest, pola wielkie, mówię, 60 to nie porobicie, jednogrywalne gospo macie. Chociaż wy tutaj raczej żadnego dużego dżungira nie zmieścicie. Znaczy może zmieścicie coś, no ale nie mówię, że nie. Także taka standardowa mapka, bardziej pod słabsze kompy. No i co, ja oceniam 6 na 10, link do mapki macie w opisie. No i co, widzimy się w następnym, jeżeli wam się odcinek spodobał, do następnego, trzymajcie się, cześć.